Witam Was tutaj, cześć, to mam znosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z A widzą nasz poza prawem na Veturillo, tutaj znak abaty. No i tak, dzisiaj inaczej niż ostatnio, bo ostatnio były muzyki z różnych gier, filmów i tego typu. Dzisiaj jest tylko muzyka ze Split Canals, ale tam możecie kojarzyć. Tak, to jest pewnie Mars Radio albo CDC Radio, nie wiem. Nie wiem, który Wam zresztą puściłem. Bo ja nie słyszę dzisiaj dźwięku. Chodzi o to, że muszę odcinek nagrać szybciej, czyli nie ma zgrania ze mnie z czasem tutaj. I to po pierwsze, po drugie dzisiaj jest maraton filmowy. Wysyłam 5 filmów na raz prawie, że. Muszę wszystkie jeszcze zmontować po drodze. Czy ktoś się wysłał YouTube Trend, bo jak już mówiłem, ostatnio wyjeżdżam na wakacje. W końcu. No i... Tak, i ostatnio po prostu mi przycięli, też musiałem 5 godzin usuwał mi się film z YouTube'a. Dźwięk. Nemo mi się przycięło. Tam w opisie mieliście napisane, czemu była taka cisza w tle, jak się tam, jak ja tam coś mówiłem i mówiłem, że jakaś jest tam muzyka w tle. Nemo jest po prostu, nie można puszczać w ogóle utworów z tego. No i... no, kicha była, tak? Może mówić. Kicha i... no niestety. A teraz po prostu, jak mi coś nawet przycięli, to ja nie mam na to czasu i muszę to zrobić teraz ręcznie. Więc już przechodząc do samego odcinka, bo tu dużo nagadałem się wam. Jedziemy sobie dzisiaj. To już jest czwarty odcinek, z tego co mi się wydaje. Bo włączyłem sobie zły do nagrywania, ale no, mniejsza z tym. Nagrywam najpierw czwarty, później trzeci. Jedziemy sobie dzisiaj. Dzisiaj to jest czwarty klas. Trasą dosyć prostą, bo jedziemy od ratusza. Ratusz, jak on tam się nazywa? Ratusz. Ratusz Ursynowa chyba to był, jeżeli się nie mylę. Do metro Kabaty, czyli symboliczne miejsce, które każdy warszawiak zna, no bo wiemy, że metro kursuje w dwóch kierunkach. Zawsze był w dwóch kierunkach, teraz jest w czterech. Kabaty i Młociny. Jeszcze teraz jest metro Urzędu Leszyńskiego i... i to na Pradze. Wileński. O. No ja tam jestem bardzo rzadko. No ale każdy wie, że jest Kabaty i Młociny, prawda? Ale mało kto był na Kabatach i Młocinach. My byliśmy już na Młocinach w odcinku moim. No, a ta seria się znajduje teraz nazywa na Kabaty. I tak, i to co przed chwilą widzicie, to nie jest wbrew pozorom, to co możecie się domyślać, że to jest budowa metra. To nie jest budowa metra, chociaż tam też jest metro, tak. Odkopali tutaj tunel metra. Chodzi o to, iż możecie nie wiedzieć, to co jest na wprost nas, to jest obwodnica... obwodnica południowa. Jeżeli można powiedzieć, jest już, to południowa. Obwodnica południowa. I tu będzie tunel, o, przekręciłem nawet dla was specjalnie. Tu będzie tunel pod metrem, pod tą całą, pod całym Ursynowem będzie tunel ekspresowej drogi obwodnicy Warszawy i on tu sobie będzie jechać prosto do mostu nowego, południowego, który już podobno zaczęli budować, chociaż ja jeszcze tam nie byłem. Może jakiś tam odcinek nagramy, napiszcie w komentarzu, czy taki macie pomysł. Ale to o tym jeszcze później, o komentarzach. No, więc tu sobie zaczęli już budować. Powiem wam, że gdyby nie to, że nagrywam odcinek, to nie bym się zatrzymał i bym sobie coś popatrzył i takie tam. Ale no niestety odcinek wyzywa, tak. Dzisiaj tak jest dosyć krótka, ta trasa pochyla są niecałe 3 km z tego co mi się tutaj pokazuje w odległości. Już zrobiliśmy kilometr, a tak naprawdę już nie przyjechaliśmy. Prędkość nie jest jakaś szala, bo to jest po moim maratonie 4 takich wyścigów. To nie jest tak maraton, jaki jeździ się na Białękę, bo tam naprawdę się męczy. A bo tu jest, jeździ się bardziej po Ursynowie, tu jest więcej ścieżek i nie masz takich do góry, do dołu, tak? Nie skacze się aż tak bardzo. Ale i tak jest całkiem fajnie. W ogóle dzisiaj jest fajny dzień. Udało mi się zbudować, to w kolejnych odcinkach na pewno tego nie znajdziecie jeszcze. Może taki wysoki skaner w piątek będzie, czyli dla was jutro. Łapkę z Lego. Łapkę takiej wciół po góry. Może mi się uda go wkleić, żeby się wysuwał. Na pewno byłoby fajnie, mi by się spodobało. Takie coś nowego, tak. No i tak. Dobrze, jest tutaj... Tutaj mamy metro chyba imieniny. Z tego co ci dobrze wydaje. Ale nie mogę odczytać. Może tu? Natolin. Nie, to chyba Natolin jest. Dobrze. Ale pomijając. Mam dla was informacje. I to dosyć może wam się spodobać. Ponieważ, jak wiecie, ja to sobie nagrywam, sam rozplanowuję te różne trasy, tam był tylko jeden komentarz, że możesz przyjechać na Woli czy coś. No i ja sobie tak jeżdżę po Warszawie, to może
można to zauważyć. Mamy już tutaj ponad chyba 20 odcinków z tego. Przynajmniej tak mi się wydaje też. Więc może byłoby warto, aby trochę was w to wczynić, co ja tutaj sobie nagrywam. Mianowicie chodzi o to. To jest kolejna stacja mateczka, się kończy tam. To chyba jest jednak imienie. Abyście, jak chcecie, tylko przerwę sobie. Zobaczcie, zastanowiliście się, dlaczego ja teraz stoję tu, a nie przy światłach. Bo tam jest słońce, a tu jest dzień. A wtedy było naprawdę ciepło. To jest... Nie, to nie będzie 20 odcinków, bo to będzie chyba 19. No dobrze, ale tak czy siak. 20 odcinek może być gdzieś wyjątkowy. Chodzi o to, że ja sobie jeżdżę po sobie w Warszawie. I jak chcecie, macie jakiś fajny pomysł, gdzie bym mógł sobie jechać, przejechać jakąś trasą. I z góry mówię, to może być trasa, na której maksymalnie zapłacę złotówkę. Czyli nie może być, nie musi być to 20-minutowa. Ale złotówkę mogę zapłacić, bo tam chyba dostałem parę złotych. Nie, jeszcze nie dostałem, ale niedługo sobie zarobię jakieś tam parę złotych na Betulido. I tam będzie trochę filmów informacyjnych o Betulido niedługo. Tam we wrześniu jakoś może. Ale jak macie jakiś pomysł na trasę, i z góry tutaj mówię, żeby to było bardziej może po tej stronie Śródmieście, chociaż na Białędze przejadę się też chętnie, na Wawrze również, na Pradze tak już mniej bardziej, ale po tej drugiej stronie to bardzo chętnie nawet tutaj wszędzie, no może nie na Ursus, i tam gdzie są stacje. I jeżeli macie jakiś pomysł na jakąś fajną trasę, skąd dokąd, nawet nie musi być dokładnie, może być nawet jakieś dzielnice, czy jakieś bardziej miejsca takie, do których rzadko gdzie ja bym się na przykład wybrać, to możecie napisać w komentarzu, że na przykład chcecie, żebym się przejechał, no nie wiem gdzie, na Brudno, coś w Śródmieście. Takie pomysły. Jak macie jakieś takie, ja sobie stację wtedy poukładam jakoś ładnie, tam po 20 minut poukładam odcinki. No oczywiście wtedy powiem, że ta trasa jest na przykład wymyślona przez jakąś osobę. No, w ogólnie, żebyście też trochę się zaangażowali w tą serię. Nie oglądają jej chyba wszystkie osoby, które mnie subskrybują, tego co mi się wydaje. Ale te parę osób, które tam ogląda, to są te najbardziej aktywne z komentarzami i tak dalej pewnie. No to szczerze zapraszam do tego, bo to wtedy nie będę tylko tam na pusto wymyślać, a powoli mi się zaczynają kończyć pomysły, gdzie bym mógł jeszcze pojechać, choć wiem, że z tego jest naprawdę bardzo dużo. Na przykład mam jakiś odcinek nagrany pod Steamem, jak jechałem, ale to gdzieś tam zalek na komputerze trzeba było odkopać z poczekalni. No, dobrze, to jak macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach, ja odpowiem. Zresztą, wiecie, jak jest pan jakieś do mnie, to ja na wszystkie komentarze odpowiem. Bo nie wiem, jakieś, nie wiadomo jakiej liczby subskrypcji póki co. Także tak, przejechaliśmy w trakcie mojego gadania chyba tam z 700 metrów. Mamy już prawie 2 km. Tutaj ścieżka dowodowa zrobiła się znowu fajna. I z góry mówię, to co widzicie teraz, to jest efekt... Władz Hanny HGW, w skrócie Hanny HGW, tam po ostatnich paru działaniach. I tutaj, rok temu nie było ścieżki asfaltowej, tu był zwykły chodnik, bruk i w ogóle bez nadziei. A teraz to co widzicie, to jest po prostu istna przyjemność tej jazdy. Więc może rzeczywiście jakieś tam są różne problemy z telewizją i takie tam, ale naprawdę to byłby najlepszy kandydat w ówczesnych wyborach. Serio. Może i tam ma jakieś problemy, ale przynajmniej działa na rzecz Warszawy, a nie partii. Także dalej. Nie robię jakichś dziwnych rzeczy, jak usuwanie Ethno Vibe. Także jest tutaj ścieżka rowerowa, asfaltowa, więc całkiem się przyjemnie jeździ. I już dojeżdżamy powoli na Kabaty. Bo widzę, że tutaj wedle czasu i kilometrów... Nie, to nie były 3 km, to było 2,5 max. Okej. Po prostu później trochę zwolniłem. Tu jakieś ludzie mi chodzą po ścieżce, nie wiem, czy tyle biłem na nich, ale by się przydało. Bo za coś takiego to trzeba jakieś mandaty wpisywać, czy w ogóle, nie wiem, zabronić w ogóle pożyczek wychodzenia z domu. Co to w ogóle mówić? Jeżeli kategoria to towarzysty w najgorszej osobie. Samochód, bierz. Dobra. Chyba, albo na odzew zresztą. Tramwaj się posłucha, pociąg też się posłucha, ale samochód i pieszy to są dwa najgorsze, że nie, a pieszy nawet są bardziej okropni, bo samochód w ciebie wjedzie, a pieszy w ciebie wejdzie z premedytacją na ścieżce rowerowej. Samochód tak nie zrobi, bo nie może, ale pieszy jest... Nie. Dobrze, dojeżdżamy już do Kabatów, Kabaty.
W tle tam widzicie taki wielki wysunięty napis, tam ten taki window, to jest napis Tesco. Tak, tutaj jest Tesco na takim końcu. I to jest koniec, tutaj jest taki, jakbyście kiedyś się zagubili tutaj i trafili, to tutaj jest bardzo fajne, nie patrzmy na czerwone światło, Empik. Dobrze, no i ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek, jeśli wam się podobał, zostawcie w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego materiału na moim kanale. No i jeśli macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. Cześć!